Korzystne w sprawach kredytów frankowych orzecznictwo sądów powoduje, że coraz więcej kredytobiorców decyduje się na dochodzenie roszczeń przeciwko bankowi. Nie dziwi więc fakt, że także kredytobiorcy, którzy spłacili już całe zobowiązanie kredytowe, również rozważają możliwość dochodzenia roszczeń. Obecnie obowiązujące przepisy takiej możliwości nie wyłączają. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że bank będzie robił wszystko, by twoje roszczenie nie zostało uwzględnione. Zacznijmy jednak od przytoczenia odpowiednich przepisów, które uzasadniać będą dochodzenie roszczenia już po spłacie kredytu. Zgodnie bowiem z regulacjami kodeksu cywilnego, nie można żądać zwrotu świadczenia, jeśli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany. Od sytuacji tej istnieją jednak pewne wyjątki, jakimi są przypadki, w których spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej. A także, jeśli spełnianie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego, jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu oraz jeżeli świadczenie zostało spełnione zanim wierzytelność stała się wymagalna. W przypadku spłaty kredytu frankowego i późniejszego dochodzenia roszczeń w powództwie skierowanym przeciwko bankowi powinieneś więc wskazać, że żądasz zwrotu świadczenia z uwagi na nieważność umowy kredytowej. Istnieje bowiem minimalna szansa, że bank, broniąc się przed twoimi zarzutami, wskaże, iż miałeś świadomość, że tak naprawdę nigdy świadczenia spłacać nie musiałeś, a więc żadne roszczenie ci nie przysługuje. Sprawy dotyczące kredytów frankowych od lat są szeroko komentowane w mediach i bardzo wiele mówi się o tym, że zobowiązania te były wadliwe już od momentu zawarcia umowy i choć banki konsekwentnie twierdzą, że umowy te są jasne, przejrzyste i nie zawierają niedozwolonych postanowień, to jednak wcale nie wykluczone, że w momencie pojawienia się roszczenia po spłacie kredytu zmienią przyjętą taktykę i wskażą, iż powszechnie było wiadomo, że umowy frankowe były wadliwe, a więc kredytobiorca nie musiał dokonywać spłaty kredytu frankowego. Taki scenariusz jest oczywiście mało realny, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele spraw frankowych jeszcze nie zostało rozstrzygniętych. Taki argument mógłby więc przekreślić wszystkie inne postępowania. Musisz jednak mieć na uwadze obowiązujące regulacje, dlatego by skutecznie dochodzić roszczenia względem banku, musisz wykazać, że świadczenie spłaciłeś w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej. Nieważność umowy kredytu frankowego stwierdza się z uwagi na zawarte w umowie klauzule niedozwolone, które powodują, że umowa nie może być wykonywana i jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, o jakie mogą ubiegać się nawet byli posiadacze kredytów frankowych. Na skutek stwierdzenia nieważności umowa kredytowa traktowana jest jak nigdy nie zawarta. Zostaje wówczas wyeliminowana z obrotu prawnego, a więc umowa nigdy tak naprawdę nie istniała. Jeśli zatem umowa kredytu frankowego nie została skutecznie zawarta, każda ze stron takiej umowy powinna zwrócić drugiej, co na jej podstawie otrzymała. Kredytobiorca oddać więc powinien wypłacony mu kapitał, lecz bez odsetek, a bank zwrócić powinien wszystkie uiszczone przez kredytobiorcę raty wraz z odsetkami, pobraną z tytułu udzielenia kredytu frankowego prowizję, składkę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz wszystkie inne opłaty, które na podstawie zawartej umowy kredytobiorca przekazał do banku. W postępowaniu przeciwko bankowi, gdy bank zdecyduje się jednak użyć argumentu, że spełniłeś świadczenie, choć wiedziałeś, że nie jesteś do tego zobowiązany, warto wskazać, że spłata kredytu nastąpiła w celu uniknięcia przymusu. Nikomu tłumaczyć chyba nie trzeba, z czym wiąże się samowolne zaprzestanie spłacania kredytu, bo bank z całą pewnością nie będzie prosił kredytobiorcy, żeby terminowo regulował raty, lecz wypowie zawartą umowę i będzie dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Ponadto bank zawiadomi Biuro Informacji Kredytowej o nierzetelnym dłużniku. Biorąc więc pod uwagę wszystkie te okoliczności, trudno nie zgodzić się z tym, że spłata nawet nienależnego kredytu następuje w celu uniknięcia dotkliwych konsekwencji, jakie wiążą się z naruszeniem warunków umowy kredytowej. Skuteczna walka z bankiem jest więc możliwa także po całkowitej spłacie kredytu. Warto zatem wystąpić z takim roszczeniem, bo tak naprawdę niczego nie tracisz i wiele nie ryzykujesz. Procesy frankowe w większości przypadków układają się po myśli frankowiczów. Szkoda więc taką okazję zmarnować. Zapraszamy Państwa do subskrybowania naszego kanału, a także śledzenia wpisów na stronie www.frankowicze.net.